ostatni odcinek. Dobra, lecimy z kolejnym odcinkiem na YouTube. Ten odcinek poprzedni mógł być szybszy albo ten, znaczy szybszy, Boże, mógł być krótszy albo dłuższy z tego względu, że ja tutaj źle ustawiłem ten stoper, wiecie? I on powinien mi tam kurczę, lepiej wykrywać. Dobra, czekajcie, dla expa powiadacie. No kici, chodź tutaj. Goni mnie. No nie, no weź. I te dźwięki. Dobra, udało się. Dobra, easy tutaj idzie teraz. Zdecydowanie lepiej się walczy właśnie mając ten właśnie styl opanowany tutaj. On poszedł spać sobie, ścierwojad. O nie! Widzicie, lewy przycisk mi się nie klika. Jest durne czasami. Mogę w nowym miejscu? Nie, to właśnie nie, Jauni. To nie, to jest takie nagrywanie. Tak, ja wiem, tylko ten. No wiem, gdzie jest stara kopalnia, no to spokojnie, to wiem. To jest tutaj, gdzie można, tu jest kafejka internetowa i tu można sobie zgrać, kurczę, Krzysztofa Krawczyka na pendrive'a. W dzisiejszych czasach... Cześć, dokąd się wybieracie? Zabieramy wydzielinę pełzaczy zdobytą przez naszych braci w starej kopalni do Korkaloma. Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję wydzieliny. Co to za wydzielina? Pozyskujemy ją z wnętrzności pełzaczy. Przy odrobinie ostrożności można wyciąć ich gruczoły jadowe. Możesz mnie nauczyć pozyskiwać wydzielinę pełzaczy? Oczywiście. Natychmiast po zabiciu potwora wytnij jego gruczoły jadowe. Tylko pod żadnym pozorem nie wolno ci ich uszkodzić. Po co? Z tego co wiem, przyrządza z nich napój. Przygotowujemy się teraz do wielkiego przyzwania, więc potrzebujemy jak najwięcej tej wydzieliny. Przy pomocy tego napoju nowicjusze przywołają śniącego. Czy macie już wystarczająco dużo napoju, by przywołać śniącego? Niestety. Nasi myśliwi polują na pełzacze dniem i nocą, ale wciąż nie mamy dość wydzieliny. No dobra. Właśnie chyba wydałem punkt... Nie. What? To ja wydałem? Okej, dobra. O. Czy ja coś z tego dostaję kopiąc, czy nie? Chyba nie dostaję, nie? Z kopania tutaj. No, nie ma sensu. Idziemy do kopalni. Tyt. Możesz mi opowiedzieć o tej kopalni? Stoimy teraz w głównym szybie. Na dół można zejść po rusztowaniach. A nie wydałem. Wszędzie dookoła kopacze wydobywają rudę. Musisz bardzo uważać. Na samym dole część wydobytej rudy, przeznaczona do wykorzystania tutaj, jest od razu przetapiana. Do zobaczenia. Jak mi miło tu przyjęli, kurde, powiem wam. Dobra, trzeba ten list zaufania. Jest handel. Strażnik świątynny. Jest strażnik. A potrzebuję tą listę gdzieś uzyskać.
Tylko skąd? To gdzieś chyba z dołu tutaj był. O mój Boże! Co to jest? Krucze ziele. Okej. Zapiszmy sobie, bo kto wie, może coś się nieciekawego stać. Co tutaj, czy coś tutaj jest? Chyba nie tutaj. Gdzieś to było chyba na dole, tak mi się wydaje. Z tym listem zaufania. Niżej, niżej, niżej właśnie. Trzeba zejść niżej. A tutaj... YOLO, nie będę używał drabiny. Okej. A ten co tutaj? Snipes. Jak leci? Mam dla ciebie pewną propozycję. Spraw, żeby Aaron odczepił się od tej skrzyni, a zapłacę ci 10 bryłek rudy. Do zobaczenia następnym razem. A, jasne! Czym się tutaj zajmujesz? Pilnuję, żeby kopacze tacy jak nasz drogi Snipes trzymali łapy z dala od mojej skrzyni. Okej. Podobno w waszej kopalni są jacyś rabusie. Zamierzają ukraść ładunek rudy. Masz mnie za głupca? Nie odważyliby... Przysyła mnie Jan. Masz się do niego natychmiast zgłosić. A czego ode mnie chce? Ma ci wręczyć nagrodę za przykładną pracę. Czyżby? Wiesz co? Lepiej... Okej, nie wyszło mi. Nie wyszło mi, okej. Przysyła mnie... A czego ode mnie? Nie wiem. Pewnie sam ci to powie. Inaczej po co by cię wzywał? No, trudno. W takim razie zajrzę do niego. Okej. No, drogi Snipesie, dawaj mi te. Należy mi się 10 bryłek rudy. Proszę, zasłużyłeś na nie. A, i jeszcze coś. Mam przy sobie klucz do tej skrzyni. Jak dla ciebie, 30 bryłek. Do zobaczenia następnym razem. A, jasne. Zapisz, dobra. Czy 30 bryłek będzie się opłacać? 24, sprawdzimy to. Ciekawość. Wezmę. Trafiła ci się nie... Zastanawiam się, co ty z tego masz. Zawsze się cieszę, kiedy mogę dać psztyczka w nos któremuś ze strażników. Zresztą, gdyby znaleźli przy mnie rzeczy z tej skrzyni, byłbym martwy. Okej. Do zobaczenia nas... A, ja... Dobra, zobaczymy... O, to był piekielniak. Nie bierzemy Pawła. Zostawimy. Co to jest? Piwo. Zrobienie... Ło, 70 bryłek rudy. O, yeah! Właśnie tutaj zrobiliśmy deala! Hoho! Nice! Zajebiście! Dobre, dobre, udało się. Udało nam się deala ustrzelić. 30 bryłek za ponad 70. Bierę w ciemno. Nice. Chciałem zapisać w razie czego, ale tutaj widzę, że to potrzeby nawet nie ma. Uff, spadłem. Puściłem lewy przycisk myszy. Krucze ziele. Krucze ziele. Nice, to było dobre, to było dobre, dobra. Lista chyba była tutaj, nie? Szynka. Hubert. Co się znajduje w składowisku? Nie twój interes. Założę się, że zaschło ci w ustach od tej ciężkiej pracy. Jeszcze jak! Chętnie bym się czegoś napił. Może mógłbyś mnie czymś poczęstować, co? Proszę bardzo. Na zdrowie. Dzięki. Pij tą ryżóweczkę. Teraz pewnie się jedną butelką nawali. To jak z tym składowiskiem? Jest tam coś ciekawego? Kilka skrzyń, w których przechowujemy zapasy. Niestety, gdzieś się nam zapodział klucz. Zapodział? Założę się, że to sprawka Alefa. Temu człowiekowi nie można ufać. Słuchaj, Jan i pozostali siedzą teraz na dole i zajadają się pieczonym mięsem. Co? Beze mnie? No nie, już ja im pokażę! Przepuść mnie!
Spoko. Dobra, zapiszę sobie to tutaj jako 25. Trochę go w chuja zrobiłem, ale no cóż. Nie umiem jeszcze kraść, więc jestem słabym złodziejem. Mogę tylko to zabrać. A, już nie mam wytrychów, tak? Miałem tylko jeden wytrych? Ja mam jeden wytrych! O kurde. No dobra, idziemy. Dobra. Hej ty! Jeśli jeszcze raz spróbujesz wystrychnąć mnie na dudka, pogadamy inaczej! Zrozumiano? Czekajcie, zapiszę i spróbuję mu oddać klucze. Coś mi się wydaje, że mnie nawali. Ale może expa dostanę też. Przepuść mnie! Nie zgubiłeś? Rzeczy samej! Nawet nie chcę wiedzieć, skąd wiesz o jego istnieniu. Ale dam ci 20 bryłek rudy, jeśli mi go oddasz. Oto twój klucz. Tak, to ten! Masz tu swoje 20 bryłek, zgodnie z umową. Ale w przyszłości radzę ci uważać. Od tej pory będę cię miał na oku. Okej. Właśnie ubiłem interes kurwa życia. Ej ty, tam nie było żadnego pieczonego mięsa. Cóż, widocznie się pomyliłem. Życzę miłego dnia. Kurde, przepuść mnie. Dobra, Jan. To ty jesteś Jan? Szef tej kopalni? Tak, to ja. A to moja kopalnia. Więc lepiej nie próbuj niczego głupiego. Przysyła mnie Diego. Mam odebrać listę. W porządku. Oto i ona. Powiedz im, żeby się pospieszyli z dostawami. Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Alberto! Oho, nowa twarz. Pracowałeś kiedyś jako górnik, chłopcze? Od dawna tu jest. Od całych 10 lat. Uwierz mi, dużo już tu widziałem. Stawiłem czoła wielu niebezpieczeństwom, ale jakoś udało mi się z nich wybrnąć. Twardy chłop. Pamiętam, jak pracowaliśmy jeszcze w pierwszej kopalni, tej, która teraz stoi pusta. Pewnego dnia nie wytrzymały podpory, ale to stary. Zapewne słyszałeś też o wielu planach ucieczki. Posłuchaj, chłopcze. Wiem, że chciałbyś się stąd wydostać, ale zapomnij o tym. Stąd nie ma ucieczki. Widziałem twarze tych, którzy próbowali sforsować barierę. Nie popełniaj tego samego błędu. Bariera powstrzyma. Nie chcę spędzić następnych 10 lat mojego życia wydobywając rudę. Wcale nie musisz. Może zostaniesz wielką szychą? Kto wie? Możesz piąć się do góry, ale nieważne jak wysokie stanowisko uda ci się osiągnąć, bariera wreszcie cię zatrzyma. Filozof z tego górnika. Nawzajem, chłopcze. Nawzajem. Okay. Dobra, lecimy w takim razie do nowego obozu. No znaczy nie słyszeliście mnie, chodziło mi do starego obozu. Lecimy do góry. Wydobywając rudę, Alfons, tak, Alfons zbiera rudę. Ja pierdzielę, Alfons Nexus zbiera rudę. Kurde, do obozu. O mój Boże. Zobaczymy co tam ciekawego. Właśnie, czekajcie, bo ja chciałem się zapytać jedną rzecz. Handlarz, test zaufania, receptura bractwa. Dexter, cień stargowy. Dobra, to jest ten, zaginiony strażnik. Przyjęcie do nowego obozu. Przekaż Mordagowi polecenie od Laresa. Dyski mają trafić do Laresa. Okej. Trzeba do Laresa trafić w takim razie. Zobaczymy, może nie trzeba będzie mu dawać. Czy będę grał jeszcze w Reign of Kings? No nie wiem, będę musiał film na pewno jakiś zmontować. Ale ten.
Ale może wieczorem jeszcze odpalę taki późno wieczorny stream. Teraz przydałoby się film zmontować w sumie. No, nie tędy. Ja się pogubiłem w tej kopalni. To jest chyba wejście, nie? To jest drabinka. O, gdzie ja skaczę? Może ten lewy przycisk myszy jest masakryczny. O kurde, jaka klasyka. Oczywiście, że klasyka, kurczę. Klasyka sama w sobie. Przechodzimy właśnie Gothica 1. Jeżeli ominęłeś może jakieś moje odcinki, bo ja to na live oczywiście gram na żywo. Natomiast to się również pojawia w formie nagrań na YouTubie. Jest taki kanał, który nazywa się Nexus Live. Tam możesz zobaczyć moje poprzednie nagrania. Mam na razie 3 filmy. Mówię. Okej, wyłazimy stąd. Trzymaj się, Iwonka, cześć. Iwonka. Manik, Iwonka i tak powiesz, że jest gimbuchem, co ma 13 lat. O mój Boże. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. To się już więcej nie powtórzy. Marta, zamknij się. Dobra, czekajcie, ktoś mówi, że którędyś tędyś będzie można. Obok tego jeziora przydałby się. Rudy już nigdy. Okej, co chciałem powiedzieć? Teraz do Laresa. Właśnie ciekawi mnie to, kurde, czy dalej będę musiał ten. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna rzecz, moim zdaniem. Nie będą wiedzieć oczywiście o tych. Nie będą wiedzieć oczywiście o dostawach w nowym obozie. O, i tutaj patrzcie, kreto świnie zabijemy. Chyba, że one zabiją mnie, a to jest bardzo też prawdopodobne, jako że jestem takim placuszkiem, że to po prostu głowa mała. No cóż, bo miejmy nadzieję, że jakoś uda mi się wytrzymać ten atak zmasowany atak do szczurów. Oczywiście zablokował się tutaj. Oczywiście znowu zablokował mi się system walki. No bo to są krwiopice. O, krwiopiców nie tykam. Obym tutaj na tego topielca skurczybyka nie trafił. Nie, ja umiem pływać! Fuck logic, no tak, ja mówiłem już, że tego Gothica to ja nagrywam jak Star Warsy dosłownie. Najpierw zacząłem od środka, później zacząłem od końca. I teraz zaczynam od... Znaczy nie, od początku, a później zaczynam od końca. Ja muszę omijać tych zbirów tutaj, bo kurde, będę musiał nawalić tego gościa tutaj. Jak się już nauczę walczyć i będę dostatecznie silny, będę musiał nawalić tego gościa, który mnie tutaj zmusza do walki. Robi kotlety? Serio? Wow. A czekajcie, bo tutaj ci goście na bramie mogli mi tutaj... Mogłem troszeczkę ziela zdobyć. Najemnik. Czy? Dobrze, Jacku Kopczyński, przyjmuj tutaj to. Mogę przejść? Może? Uważaj na siebie. Macie tutaj wielką rudę? Mamy tutaj wielkie rudę. Przecież to normalna rzecz robić kotlet o 21. No wiesz co, powiem ci, że tutaj chyba się nie zgadzamy. Robienie kotletów o 21 to tak jak, nie wiem, robienie prac remontowych tak samo troszkę tak. W sumie nie w porę. No, jak kto wie, okej. Okay. Spoko. Ja tam nie będę się w życie ludzi wdrażał. Przydałoby się rzeczywiście dziś pójść spać, ale pewnie wszystkie łóżka zajęte, co? Hej, ty! Spadaj! No już! Won! Dobra. Hej, ty! Co nie? Spokojnie, stary, nie wywalać się na chatę, nic nie znam. Hej, ty! Dość tej papy. Nie masz tu czego szukać! Lepiej się do jak tego... Jak tu biegają? Sami do mnie przybiegają, zobaczcie. Może?
Ziele kurde ma i sami do niego przybiegają, zajebiście. Niektórzy Cypher? Nigdy się nie nauczą. Boże, i ten koleś. Pewnie masz rację. No, to jest jakiś szkodnik. Chcę. Dolaresa. Znowu ty! Mam tu listę z zamówieniami dla starej kopalni. Nieźle! Skąd ją wytrzasnąłeś? Dostałem ją od Jana. Masz tupet! Wysłali cię, żeby poddać cię próbie, tak? Założę się, że Torusa trafia teraz jasny szlak! To Diego zlecił mi to zadanie. Diego wypełnia tylko rozkazy Torusa. Jak go znam, pękłby ze śmiechu na wieść, że tu jesteś. To jak? Mogę wejść, czy nie? Wchodź śmiało. Laresowi oczy wyjdą na wierzch. No i kurde, no i zajebiście. Plusujemy sobie. Dobra. Mam przy sobie listę zamówień dla starej kopalni. O, niech mnie. Albo jesteś cholernie odważny, albo cholernie głupi. Pokaż. Oto ona. Rzeczywiście. Wiesz, co z nią teraz zrobimy? Dopiszemy parę rzeczy, a ty zaniesiesz ją do starego obozu. A jak już dostarczą wszystko do kopalni, obrabujemy ich ze wszystkiego. To nie zajmie długo. Ha! Masz tu listę. Wiesz, co masz robić. Okej. Dobra. Czy to wystarczy, byście mnie przyjęli? Mord, ale... Dobra. Okej, który mamy poziom w ogóle? C, B. B, mamy trzeci poziom. Dobra, akrobatykę musimy się nauczyć, powiadacie. Okej. I co ta akrobatyka mi daje? Pewnie nic. Czekajcie. Cześć, jak leci? Chcesz coś kupić? Nie, dzięki. To jest easy money. Ach, moja najukochańsza gra. Gothic One. Cześć, szkodniku. Szkodnik. Chowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. Dobra, rozdajemy tutaj tego ziela, ile możemy. Przy okazji idziemy do boostera nauczyć się w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać tej akrobatyki, którą, o której mi mówiliście. Będę niczym zwinna surykatka. Dobra, napiszmy, zapisz. 29. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Mogę ci pokazać, jak na... Lepiej po kilku lekcjach nauczysz się skakać na większe odległości. Pokażę ci, w jaki sposób można złagodzić efekt upadku z dużej wysokości. Tylko nie myśl sobie, że będziesz mógł skakać w Bóg wie skąd. Akrobatyka przyda ci się również w trakcie walki. Pokażę ci, jak bardzo szybko zmniejszyć lub zwiększyć odległość dzielącą cię od przeciwnika. Powodzenia! To się chyba nigdy nie zmieni. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Od razu wiedziałem, że... O kurde! Łojebany! Wow! Ale s... Oooo! Wow! Co ja kurde robię? Jeśli byś... Jak ja skaczę! O kurwa, co tu się dzieje? Oh shit! Stachu, to trzymaj się, do zobaczenia. Ja pierdolę, ale ja tu kurde kręcę wiksy. Shit! Dobra, czekajcie, uwaga! Patrzcie, przeżyłem! Jaki Superman! O mój Boże, Beziman! Jakie bany hopy! To się już więcej nie powtórzy.
musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Pewnie masz rację. To nie było zbyt mądre. Jakie kurde. No nie wierzę. To, i to jest pewnie najlepszy sposób na podróż w Gothiku, szczerze mówiąc. Takie skakanie jak debil. O mój Boże. To było dobre, to było mega dobre. To jest mega dobry skill, kurde, powiem wam. Uwaga! Wow! Jak on... Wow, shit. Luj, idę do Roka. Wszyscy idą sobie do innych streamerów. Nexus, taki tranzytowy stream. Nie, to jest mega dobre. Dobra, czekajcie, pójdziemy. Dobrze, tam szybciej. Dobra, już wiem, o co chodzi. Ja myślałem, że kurde, będę szybciej ten. F8 jest lepszy. Co to? To na haksa chyba, na jakiś Marvin B. Ja pierdolę, jakie skoki. Te skoki są obskie, ej. Nie wiem, kto to dodawał, ale jest po prostu przegenialny. Ktoś tu był, z tego co pamiętam. Kawalorn. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję głównie na ścierwojady. Gdzie mogę zdobyć łuk? Tutaj. Sprzedaję najwspanialsze łuki w całym st... Witam, witam Nexus. Dzięki za foto z IM-ka z piątku. Gadałem o elfce na streamie i prosiłem o Gothika na streamie i tak oto jest. O elfce gadałeś? O czym? Ale jest live z Gothika, no jest. Rzeczywiście, parę osób mnie się pytało o Gothika. No i proszę bardzo, jest. Mam nadzieję, że się cieszycie. Dobra, lecimy tędy tutaj. O kurde, on czasem skacze mi podwójnie, wiecie? Ten mój Bezi. Uwaga, skok! 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 Dobra, ja mam nadzieję, że ten... Mam nadzieję, że tutaj nie skapną się, że mam tutaj podrobioną listę. 31. Mam już dosyć. Kiedyś takie sprawy... Czarny obóz komuchów. Znaczy, mam już dość. Stary. Mam listę od Jana. Dobra robota. Zaczynasz mi się naprawdę podobać. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma... I? Scotty powiedział mi, że nie może się doczekać na twoją walkę z Kirgo. I nie może się doczekać, kiedy staniesz do walki z Karimem. Świstak opowiedział mi o tej historii z Fiskiem. Cóż, na twoim miejscu wziąłbym tę rudę i dał nogę, ale tak czy inaczej... Świstak chyba... Moim zdaniem zły myli się co do Neka. Był uciążliwy, to fakt. Ale nie wierzę, żeby zdezerterował do nowego obozu. Mówiłem ci już o rączce. On może cię wiele na... Muszę poważnie porozmawiać z Dexterem. Wykorzystuje cię do załatwiania własnych porachunków. Ale jeśli chodzi o nasz test, nie ma żadnych przepisów. Jeśli uda ci się dokonać czegoś takiego, to będzie wielki krok do przodu. Ta sprawa z Mordragiem to nie lada wyzwanie. Niezły z niego wojownik. Musisz porządnie poćwiczyć. Bierz się do roboty. Przed tobą jeszcze daleko. Daleka droga? Trzymaj się. No mój Boże, to już wiem, dlaczego to nie jesteśmy w tym górze. Oros. Facet już nigdy się tu nie pokaże. Wolałbym, żebyś go zabił. To nie mój problem. W tej historii musi być jednak siarka. Wolałbym, żebyś go zabił. Nie powinieneś wierzyć. No i ty. W dzisiejszych czasach myślałem, ja dostarczyłem tą listę. Już dawno temu. Nie było zbyt problem. Od razu wiedziałem, że będą... Czy polecam kupić Reign of Kings? Jak najbardziej, polecam. Wydaje mi się, że wspieranie tej gry to jest bardzo ważna rzecz. I warto, naprawdę. To jest jedna z gier, którą naprawdę warto kupić. I to z bólem na sercu mówię to jako, że jest to Early Access. Ale jest to produkt, jak na razie, nawet pomimo tych takich swoich alfowych rzeczy, i tak jest już bardzo, bardzo dobry. Trzeba expić,
Chłopiców nie tykamy. Muszę schować broń, co? A, chodzi ci o Lady. Aha, okej. Shit, to był wilk! O mój Boże. Zapisuję grę. Ale to jakieś skrzynki są, ej, patrzcie. Ale jajca. Ciekawe, co to będzie. No co chodzi, czemu nie możesz? No i co ty tak machasz tymi rękoma? Lecę, bo chcę. Lecę. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Utrzymuję się ze sprzedaży skór i kłów zabitych zwierząt. Da się z tego wyżyć? Jeśli potrafi się zręcznie oporządzać zwierzynę, tak, i to całkiem nieźle. Okej. Okay. Na razie chyba nie jest potrzebne. Bryłka rudy, kubek, młotek to... Bryłkę rudy wezmę, ale po kim mi młotki? Czy na Windows 8 pójdzie ci Gothic? Tak, ja gram na Windowsie 8.1 i normalnie działa. Jak masz jakieś problemy, to zawsze możesz odpalić w trybie zgodności czy coś. Przebudź się, ośniący. Właśnie nie wiem, dlaczego mielibyśmy dołączać do właśnie tego obozu, skoro śniący jest zły. To jest dla mnie dziwne. Dołącz do obozu śniącego. I śniący to jest zły. Czyli okazuje się, że przez cały czas paliłeś zielsko i czciłeś bóstwo, które chciało was zajebać. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Czy wy chcecie tutaj trochę tego zielska? Chcę. Dobra, chodź tu. Przy okazji sobie posprzedaję te zielsko. Mam przy sobie trochę bagiennego ziela. Jasne, masz tu 10 bryłek rudy. Obóz zajrzyj bractwa, do mnie jeszcze obóz jak... bractwa. Obóz bractwa, okej. Ale oni nie wiedzą, że śniący to demon. No właśnie, no, ale ja wiem, że śniący to demon. Wyglądasz mi na kogo? A masz je. Wracam. Dobra. Dobrze jest. Jak nie, to na wirtualnej maszynie odpad. Zainstaluj sobie XPK i można spokojnie grać. No, no tak, tak, tak. To też tak można. Ciekawe, czy ten... Zbieracze to chyba nie będą chcieli, nie? Zielska. Pewnie. Znaczy, kto wie? To nie mój problem. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Ale za to masz do dyspozycji ciekawą magię, jeśli chodzi o obóz bractwa. Czy ja wiem, obóz zjarańców? Najemnik. Chyba niepalący jakiś. Przez pół obozu latanie, kurde. Latanie przez pół obozu. Wracamy się do Laresa. Zobaczymy, co tam ciekawego mi powie. Musimy piąty poziom swoją drogą jeszcze wbić. To nie było zbyt mądre. Czekaj! Lepiej się w nic nie pakować. No nie, o kurde! Moje nogi! Co mi się stało? Musiałem Supermanem wylecieć. Ale zaraz trzeba ten... W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Załatwiało gdzie się są moje bagienne ziele? To jest jabłko. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Już rozdałem? Czekaj! Sam? Lepiej się w nic nie pakować. Uzdrowienie, strój kopacza, wyszczerbiony topór. Dobra, to są topory, pierścienie, surowe mięso. Tego nie mieszać. Gdzie to jest? Mapa starej kopalni. To nie mój problem. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Mrok północy. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Zewnocny? Mrok północy? Co to jest? To nie było zbyt mądre. Zewnocy. Wartość 20. Mrok północy. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. To są chyba zielska, nie? Czy jak?
Pewnie masz Może rację. Szkodnik by nie chciał. Albo może ten drugi. Okej, dobra. Mija czas. Zaraz tutaj. Musi porozmawiać. Boże, wino. Coś mi się wydaje, że wezmę to wino, on powie, że jestem złodziejem. Zabieraj swoje lepkie łapy! Ja pierdolę. Zioło trafę. Jeszcze 30 miałem. Przekazałem listę Diego. Świetnie. Rozmieściłem paru ludzi na drodze do starej kopalni. Strażnicy Torusa pewnie już gryzą ziemię. To nie było zbyt mądre. Napadliście już na konwój? A gdzie moja dola? Pogadaj z Gornem. On coś ci da. Znam Gorna, ale on nie należy do waszej bandy. Jest najemnikiem, pracuje dla magów. Zgadza się. To on też maczał w tym palce? Czasem lepiej jest nie wiedzieć za dużo. Idź do niego po swoją nagrodę. Okej. Okej, który mamy poziom? B. Mamy poziom 4. Zajebiście. Dobra, od poziomu 5 możemy dołączyć tam do nich. Nie powinieneś. Porozmawiajmy sobie w takim razie. Jeśli myślisz, że... Z nim. Musimy ten. Mogę ze mną zagrać w Reign of Kings. Jak będzie więcej slotów i będę mógł rekrutować, to będzie więcej ludzi. To zaproszę więcej ludzi. No będzie można powiedzieć. Mam ci to wbić do tej zakutej pały! Rusz się! W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Jak to możliwe, że wziąłeś udział w jednym z napadów zorganizowanych przez tę bandę? A kto twierdzi, że wziąłem? Skąd mógłbyś wziąć taką ilość towaru, gdybyś nie uczestniczył w napadzie? Naprawdę myślisz, że taką ilość towaru można zabrać po jednym głupim napadzie? To znaczy, że uczestniczysz w nich regularnie? Nawet gdyby tak było, nie mógłbym ci o tym powiedzieć. Li dałby mi zdrowo popalić. Rozumiem. Czekaj. Do zobaczenia! Czy co on mi dał? 21 przedmiotów czegoś. Nie chciałbym być teraz w jego... 21 czego on mi dał? 21 bryłek mi dał tylko? Niektórzy nigdy się nie nauczą. Czy on naprawdę dał mi tylko 21 bryłek rudy? Hej, ty! Trzeba się przespać, kurde. Zrób głosowanie, gdzie mam dołączyć. Ty! Ja podjąłem decyzję. Hej, ty! Czego ty? Niektórzy nigdy się Przestań! Nie Co za kolesie? Dobra. Chciałbym z... No widzisz. Chcesz to? A, ile ja mam bryłek tego? Bryłek ile ja mam? 400. No w sumie już bym mógł powiedzieć, że te 400 mogę mu dać. Dać temu jemu te 400 bryłek, czy jak? Bo to ja nie wiem, jak to z tym questem chciałbym być. No mogę mu tutaj ten, mogę mu tutaj dać to. Zapisz. Tak. Ja zaraz już kończę, tylko chcę tutaj jeszcze porobić rzeczy. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Na nikim nie można polegać. Ares. Jaba. Come on. Zabier! Noż, ja pierdolę, no nie, jak nie umiesz ze mną rozmawiać szybko, stary, no to o co chodzi, no? Boże, to wino tutaj jest masakryczne. Tylko zachowaj to dla siebie. Dobra, oddam mu te 400 bryłek. Ja nie wiem, czy powinienem mu oddawać te 400 bryłek. Jak coś, to wczytam najwyżej, bo już tak będziemy kończyć. Stary, wyjrzyj tego peta, stary. Kiepa na ziemię se rzucasz w domu, no co ty? Mam dla ciebie 400 bryłek. Dobrze, świetnie. To mi chyba wystarczy. A 500 dostałem tutaj experience'a. No dobrze, to teraz tylko potrzebuję 1500 jeszcze. Będę mógł dołączyć tutaj na poziomie 5. Czekaj. Dobra, zapisujemy oczywiście grę na 35. No i kończymy nagranie. Trzymajcie się, YouTube, papa. Cześć!